No witam, ja jestem oczywiście Goldzor i bardzo serdecznie witam was w kolejnym materiale z Warzone na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj, jak już po tytule na pewno zauważyliście, będzie niestety o... może nie do końca upadku Warzone, ale no takim powolnym rozkładem tej gry. Rozkładem na naszych oczach, rozkładem, który dzieje się z dnia na dzień. Dzisiaj więc, moi drodzy, o tym, o czym wydaje mi się warto mówić, a więc o rzeczach, które oczywiście w głównej mierze, w mojej opinii, powodują, że gra w tym momencie upada, no i o rzeczach, które ewentualnie tę grę mogłyby jednak troszkę ożywić. Jeżeli więc jesteście ciekawi, co mam wam dzisiaj do przekazania, to bądźcie pewni, że ten materiał obejrzycie do końca. Nim jednak przejdę do konkretów, to pragnę wam przypomnieć, że partnerem mojego kanału jest Eneba. Eneba to jeden z największych rynków gamingowych w sieci. Zakupicie tam przeróżne gry na peceta i konsole oraz rzeczy takie jak doładowanie kont PlayStation, Xbox i nie tylko, oczywiście w najlepszych cenach. Wszystko pochodzi z legalnych źródeł, więc nie musicie się o nic martwić, a dodatkowo wraz z kodem rabatowym Goldzor wasze zakupy będą jeszcze tańsze. Jak to działa? Wchodzicie w jeden z trzech linków u góry opisu tego filmu. Następnie w wyszukiwarce wpisujecie to, co was interesuje. Wybieracie najtańszą ofertę, dodajecie ją do koszyka, a w nim, w miejscu, które teraz widzicie, wpisujecie kod rabatowy Goldzor. Teraz wystarczy już jedynie zapłacić za transakcję, wybierając swoją preferowaną metodę płatności. Całość zajmie wam maksymalnie 2 minuty, a za zaoszczędzone pieniądze prędzej kupicie sobie na przykład nową grę, także śmiało korzystajcie z oferty Eneby. Będę jeszcze wdzięczny za zostawienie łapki w górę, moi drodzy, dla was to sekunda, dla mnie to ogromne wsparcie, szczególnie w tych ciężkich czasach dla Warzone, a doskonale wiecie, że mój kanał skupiony jest tylko i wyłącznie na Warzone, więc dziękuję każdemu za zostawienie łapki w górę, za komentarz, za subskrypcję, jesteście po prostu niesamowici i bardzo wam za to dziękuję. A ja, moi drodzy, przechodzę już do przyczyn tego, że Warzone jest, jakie jest. A jest to w zasadzie to samo Warzone, które pamiętamy, które wyszło 2 lata temu, tylko że no właśnie, ta gra mogła powodować takie emocje u graczy przez ten pierwszy nawet rok od premiery, natomiast bez większych zmian, no po prostu gra najzwyczajniej w świecie ludziom się znudziła. Moi drodzy, taki główny zarzut, który ja posiadam, który ja tutaj mam wobec Warzone, to przede wszystkim brak większego sensu w rozgrywaniu meczy. Wcześniej grało się, bo po prostu każdy ziomal grał, spędzało się po prostu w tym Warzone czas z ziomalami, każdy win smakował po prostu dosyć fajnie, bo gra była świeża, każdy lepszy wynik w ilości fragów też był dosyć czymś emocjonującym, no bo po prostu gra raczkowała i poznawaliśmy po prostu to, co Warzone nam potrafi zaoferować. Natomiast w chwili obecnej to wszystko, o czym powiedziałem, no już nie ma, przynajmniej w moim przypadku, większego znaczenia. Zdecydowana większość moich znajomych w Warzone już nie gra, zdecydowana większość osób, z którymi grałem w Warzone gra po prostu rzadziej i to jest widoczne. Warzone ogólnie, moi drodzy, generuje dużo mniejsze zainteresowanie w chwili obecnej, niż generowało to zainteresowanie przez ostatnie, powiedzmy, 1,5 roku. Mniejsza oglądalność na Twitchu streamerów grających w Warzone, mniejsze wyświetlenia na YouTubie twórców treści, którzy z Warzone te treści tworzą. To wszystko możecie sobie sprawdzić, porównać z poprzednimi miesiącami. To są w większości przypadków 2-3 razy mniejsze zasięgi na Warzone, niż miało to miejsce wcześniej. A to jasno sugeruje, że po prostu ludzie zainteresowanie wobec Warzone no już mają daleko gdzieś i po prostu jest to smutna prawda, o której należy mówić. Moi drodzy, taką główną rzeczą, która też jest takim powodem, dla którego mam wrażenie, że ludzie po prostu nie widzą sensu w graniu w tę grę, jest też fakt, że u większości ludzi nie ma możliwości poprawienia nawet statystyk swoich na koncie, bo mają tak dużą ilość fragów już, że po prostu meczu, nieważne jak dobrze by w danym dniu grali, to te statystyki nawet nie drgną i zazwyczaj, żeby takie KD na przykład wzrosło jakkolwiek, no to potrzeba do tego dosłownie kilkunastu, kilkudziesięciu meczy na wysokim poziomie, w innym przypadku to KD nawet nie drgnie. I są to rzeczy, które możecie się śmiać, ale powodują, że ludzie nie widzą po prostu sensu w graniu w tę gierkę, skoro nawet głupich statystyk poprawić nie mogą. Co więcej, w grze w dalszym ciągu nie mamy żadnych rank określających poziom, na jakim gramy. To jest dla mnie absurd, to się jakby w każdej grze tego typu pojawia, w każdej grze tego typu jest, a w Warzone dalej tego nie ma. Gramy na losowych w teorii lobby, które oczywiście są mega spocone, jeżeli nie kombinujemy VPN-em, i mimo że gramy na tym spoconym lobby, to nie mamy żadnych nagród za to, że na przykład taki mecz w takim lobby wygramy, no chyba że ktoś za nagrodę uznaje dodatkowy win w statystykach, co też nie zawsze działa, bo wielokrotnie w historii mieliśmy już przypadki, że w jakimś dniu statystyki na naszym koncie się po prostu nie zaliczały. Także nie ma sensu w graniu po prostu w Warzone. Można sobie wychillować w teorii w Warzone, ale doskonale wiemy, jak ta chillera wygląda, a takiego większego sensu w grach po prostu nie ma. Nie chcę też, moi drodzy, rozwodzić się tutaj na temat tego, co mi się w Warzone nie podoba tak ogólnie gameplayowo, więc jeżeli miałbym to skrócić dosłownie do jednego zdania, to powiem tylko i wyłącznie, że w grze jest za niskie time to kill. Za niskie czasy zabicia. To jest główny powód, dla którego gra jest generalnie frustrująca, no bo nieważne jaki poziom prezentuje nasz przeciwnik, ma on absurdalnie wysokie szanse na zabicie nas, jeżeli nas tylko pierwszy zauważy, a uważam, że to nie jest ten kierunek, w który powinien iść Warzone. To nie jest ten kierunek, który powoduje, że ludzie chcą podnosić swoje umiejętności, że jakieś umiejętności są wymagane na jakimś poziomie, tylko to jest kierunek, który dosłownie daje fory słabszym graczom albo promuje pasywnych graczy. I o ile rozumiem, że ktoś może preferować pasywny tryb rozgrywki, o tyle niech gra nie ułatwia takiemu delikwentowi po prostu grania. Niech te szanse będą wyrównane, a najprostszą metodą na to, żeby te szanse wyrównać, jest podniesienie czasów zabicia, gdzie nawet jeżeli ktoś gra pasywnie, to żeby kogoś zabić, będzie dodatkowo wymagana precyzja przy strzelaniu, a nie tylko i wyłącznie zespotowanie kogoś jako ta pierwsza osoba. Także to tak w wielkim skrócie tego, co mi się ogólnie nie podoba w gameplayu Warzone i coś, co według mnie najbardziej graczy frustruje. Moi drodzy, można też śmiało spojrzeć na to, że wielu zagranicznych, głównie pro playerów Call of Duty Warzone, coraz częściej sięga po inne tytuły, coraz częściej streamuje gry takie jak Apex Legends, jak innego rodzaju Battle Royale, bądź po prostu innego rodzaju gry, które gdzieś tam wywołują zainteresowanie u ich widowni. To wszystko jasno pokazuje nam, w jakim stanie jest obecnie Warzone, i bez zmian to Warzone, wydaje mi się, do momentu wyjścia Warzone 2 będzie tylko i wyłącznie z każdym dniem upadało. No więc dochodzimy w końcu do momentu, w którym proponuję zmiany w Warzone, które mogłyby tę grę nieco ożywić. Taką kluczową zmianą, której naprawdę nie rozumiem, czemu totalnie nikt o tym w zasadzie nie mówi, jest wprowadzenie 2 map w jakimś cyklu tygodniowym, dniowym, godzinnym, cokolwiek. Chodzi mi tutaj o to, żeby w grze na przemian do wyboru był Verdansk albo Caldera, a może nawet nie do wyboru, tylko niech gra puszuje nam, ale te dwie mapy, w zależności od pory dnia, w zależności od dnia tygodnia, w zależności od dnia w miesiącu. Myślę, że to samo w sobie to przywróciłoby do gry wielu graczy, choćby tych, którzy tak bardzo Caldery nie lubią i tak bardzo tęsknią za Verdańskiem. Dodatkowo wydaje mi się, że przy takiej zmianie Caldera by zyskała, bo ludzie wreszcie mogliby 1 do 1 porównać sobie te mapy, jeżeli, nie wiem, w środę graliby na Verdańsku, a w czwartek na Calderze, więc mogliby 1 do 1 porównać sobie tempo, w jakim odbywają się mecze, frustrujące rzeczy na tej mapie, i po prostu pogląd na te dwie mapy byłby taki już po prostu realny, a nie tylko budowany na nostalgii graczy, bo uwierzcie mi, Caldera, mimo że wiem, że może się wielu osobom nie podobać, to nie jest gorsza mapa od Verdańska, to jest po prostu inna mapa od Verdańska i to jest ta główna zmiana, która wydaje mi się powoduje, że ludzie tak tęsknią za Verdańskiem. Natomiast uwierzcie mi, gdybyśmy mieli ten jakiś cykl dniowy, godzinny, tygodniowy, chyba godzinny cykl jest w Apexie, gdzie co godzinę zmienia się mapa, na jakiej gracze grają. Coś takiego w Warzone dosłownie ożywiłoby przynajmniej na jakiś czas wielu graczy i spowodowałoby po prostu większe zainteresowanie tą grą na świecie. Oczywiście kolejną rzeczą, która diametralnie zmieniłaby postrzeganie tego, po co grać w Warzone i jaki jest cel tych gier, jest dodanie trybu rankingowego. To nie muszą być rangi takie, jakie znamy z CS-a, to mogą być jakieś dosłownie w takim wielkim skrócie rangi, które gdzieś tam pokazują poziom, na jakim gramy, więc to może być nawet niewidoczne dla innych graczy, niech to będzie widoczne chociaż dla nas i wiedzmy, że mimo że się pocimy w tym lobby i zdobywamy 5 fragów, a widzimy kogoś i on robi se po 30 fragów, to i tak generalnie tą taką kluczową rzeczą, która determinuje nasz poziom, byłaby ta ranga. No i wtedy po prostu mamy jasny pogląd na to, na jakim poziomie gramy. I tyle. I wtedy inaczej zupełnie podchodzi się do spotkań, jeżeli wiemy, że na przykład jesteśmy w najwyższej randze, nie wychodzi nam, no ale hej, jesteśmy w najwyższej randze, więc tak naprawdę już samo w to, już samym tym gra nas nagradza. Także tryb rankingowy, nawet jakiś najbanalniejszy, tutaj również wprowadza wiele zamieszania takiego pozytywnego w Warzone i to jest coś, co temu Warzone by po prostu pomogło. Ostatnia rzecz, która przychodzi mi na myśl, którą sobie tutaj wypisałem, to moi drodzy, wprowadzenie jakichś sezonowych nagród. Na przykład za 50 winów zdobytych w sezonie otrzymujemy jakiś kamuflaż do broni. To może być oczywiście zeskalowane i ten kamuflaż w zależności od ilości winów w sezonie ewoluuje, typu za 10 winów w sezonie mamy czerwoną wersję, za 25 mamy jakąś fioletową, aż w końcu za 50 na przykład jakąś złotą wersję. To samo może dotyczyć się nawet wizytówek, sami rozumiecie, o co chodzi. Pole do popisu tutaj jest ogromne, a sama taka jakaś tabelka, jakaś sekcja w lobby, która pokazywałaby nam postęp, powodowałaby, że byłby jakiś cel w tych grach. A wydaje mi się, że o cel głównie tutaj się rozchodzi. No i tak już zupełnie na samym końcu mógłbym oczywiście zacząć znowu gadać o tych zmian w gameplayu, które mi się nie podobają. Natomiast wydaje mi się, że tutaj każdy z nas myśli podobnie. Przynajmniej ci gracze, którzy spędzają w tej grze dużo godzin, albo już dużo godzin spędzili. Także to pominę, natomiast zachęcam was do opinii w sekcji komentarzy. Dajcie znać, czy też macie wrażenie, że gra upada na naszych oczach, że gra umiera na naszych oczach i ewentualnie co sądzicie o tych zmianach, o tych przyczynach, które wymieniłem w tym materiale. Ode mnie natomiast to już, moi drodzy, wszystko. Ja wam życzę standardowo miłej reszty dnia i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych materiałach na moim kanale. Mimo że Warzone umiera, ja jeszcze się nie poddaję i to Warzone będę tutaj nagrywał do momentu, aż chociaż kilka osób będzie po prostu tymi materiałami zainteresowanych. Miłego dnia, mówi Goldzor. Na razie.